Bardzo dziękujemy za przybycie na organizowany już po raz 13 Szczeciński Marsz Niepodległości. Dziś świętujemy polską niepodległość i wszyscy jednoczymy się tutaj wokół wspólnej idei, dumnej i wolnej Polski. Wszyscy, gdyż hasło tegorocznego marszu brzmi Polak Polakowi bratem. Ten szczególny dzień razem spotykamy się, by zamanifestować naszą tożsamość, dumę z naszej historii, tradycji oraz kultury. Nasza niepodległość to nie tylko data w kalendarzu. To idea, która stale wymaga naszej troski i zaangażowania oraz gotowości do obrony wartości, które są fundamentem naszego społeczeństwa. Niepodległość nie jest też dana nam raz na zawsze. Parafrazując słowa jednego z ojców niepodległości, Józefa Piłsudskiego, można śmiało stwierdzić, że naród nie dbający o swoje idee, a co za tym idzie nie pielęgnujący swojej przeszłości, nie zasługuje na teraźniejszość i nie ma prawa do przyszłości. Poza wspomnianym Józefem Piłsudskim niepodległość zawdzięczamy także innym wybitnym Polakom. Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Wszyscy jednoczyli się wokół nadrzędnego celu – polskiej niepodległości. Potrafili na plan dalszy odstawić podziały polityczne i inne wizje odbudowy państwa. Wiedzieli, że do osiągnięcia tego konieczne jest zjednoczenie. I właśnie z tego wspaniałego wzorca powinniśmy czerpać także i dziś. Tylko zjednoczeni możemy zapewnić trwałość naszemu narodowi. Jako Polacy powinniśmy czerpać z postawy, jaką reprezentowali ojcowie niepodległości. Powinniśmy brać przykład z postawy naszych przodków, takich jak chociażby rotmistrz Witold Pilecki czy generał Emil Fierdolf Nilf. Oni nie wybierali dróg na skróty. Niech nasza codzienna praca i postawa, jaką przyjmujemy, przekłada się na umocnienie ducha naszego narodu. Narodu, który będzie na tyle silny moralnie i intelektualnie, by przeciwstawić się napływowi szkodliwych nurtów opartych na hedonizmie. W ten szczególny dzień nie zapominajmy też o tych, którzy z narażeniem życia walczyli o naszą wolność. To dla nich, dla naszych bohaterów znanych i mniej znanych, z bliższej lub dalszej przeszłości. Dla tych, którzy do końca pozostali wierni wartościom wypisanym na polskich sztandarach, stajemy dziś razem, by oddać im należny hołd i pamięć. Patrząc na to tłumne zgromadzenie ludzi i barwne morze biało-czerwonych flag, widzę siłę jednoczenia. To nie tylko marsz ulicami miasta, ale także manifestacja naszej wspólnej tożsamości, dumy z tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Dziękuję wam wszystkim za przybycie. Niech ta chwila będzie dla nas inspiracją do dalszego wspólnego budowania niepodległej Polski opartej na wartościach. Na wartościach, które jako Polacy musimy pielęgnować. Bądźmy dumni z naszej historii, ale również zobowiązani do tworzenia wspólnie lepszej przyszłości. Niech żyje niepodległa Polska. Tak nam dopomóż Bóg.